niemieckiego jakieś 10 lat temu. Także polecam. Tam jest budynek Commerzbanku, a tam jest kościół, właściwie katedra. To są takie typowe pamiątki z Frankfurtu, takie rękodzieło z Frankfurtu. Domki drewniane albo ceramiczne. Ołowiane żołnierzyki. Dziadki do orzechów i ołowiane żołnierzyki. Albo takie maleńkie, zobacz. Porcelanowe upominki. No i to są typowe takie krugi. Takie wazoniki do piwa albo do wina jabłkowego. A tu jest Kleinmarkthalle i tu się odbywa taki ryneczek, gdzie sprzedaje się różne świeże warzywa. I księgarnia. Sklep z antykami. Zobacz, jakie piękne broszki. Takie stare broszki, widzisz? No, taką jak po naszej, pokazałem. Jak po naszej babci. Znalazłyśmy ładne torebki, nawet są niedrogie. No niedrogie, 60 euro ze skóry. Ale buty, mamuś, wiesz po ile te buty? 200 euro. Niestety tu są bardzo drogie buty. Tam są sportowe po 180. Piękna torebka. A to jest Muzeum Sztuki Współczesnej. Taki piękny, nowoczesny budynek. I doszłyśmy do katedry, która nazywa się Frankfurter Dom. Po prostu dom. Która graniczy z nowo wybudowanym muzeum historycznym we Frankfurcie. W tamtym kierunku tą dróżką jest rynek, ale tam pójdziemy później. Ale mi się wydaje, że ta budowla jest odnowiona. Mijamy katedrę, która jak widzicie znajduje się w remoncie. I tu idziemy w tym kierunku, tam już jest MEN. Każdy dom jest inny, jeśli się przyjrzycie. Tam katedra, a tam rycerz. Thank you.
chcieli sobie coś przywieźć z Frankfurtu na pamiątkę, to właśnie takie kubeczki są też typowe we Frankfurcie. Trafiłyśmy na festyn na Römerplatz.